Laseczka do klika! Aczkowiec błonicy! Told me pa-ra-pa-pam-pam. Nauczyłem się w szkole życia, że umiarkowanie jest cnotą, która najbardziej zdobi obywateli. Niech gazeta będzie z tobą. Co jest w tych rurach? Drobno ustroje. Widać je? No nie. Dlatego proponuję członkom zgromadzenia, aby nie wyrazili zgody na odczytanie bądź przedstawienie przez lekarza uzdrowiskowego jego analiz. Dziękuję. Panowie? Mortenie, proszę, weź kredki i zamaluj w kalendarzu dzisiejszy dzień na czarno. Drukować. Przyjacielu lodu! Proszę natychmiast oddać moją czapkę. Ja nie jestem ani bardziej nastawiony na osobistą korzyść, ani bardziej rządny władzy niż większość ludzi. Proszę, głosujemy! Ludzie wcale nie potrzebują nowych idei. Ludzie fantastycznie czują się ze starymi, dobrymi ideami, które już sobie przyswoili. A pierwszą i podstawową powinnością dziennikarza jest to, że powinien działać w zgodzie z poglądami czytelników. A ja potrzebuję czasami zastrzyku świeżej żółci, rozumiesz? Będąc dawna od ludzi, zastanawiałem się, co mogę zrobić dla... Panowie, włączcie mikrofon. Pył PM10 w naszym mieście przekroczył dzisiaj dopuszczalne stężenie o 15 jednostek, 15 pikrometrów na metr sześcienny. Zaleca się w związku z tym, żeby kobiety w ciąży, starsze osoby, dzieci nie wychodziły dzisiaj, nie przebywały zbyt długo na świeżym powietrzu, bo to grozi. No może nie powinienem tego mówić z tej sceny, no może ta scena zasługuje na coś więcej, może państwo macie większe oczekiwania. Macie jakieś oczekiwania? Yeah!